Witajcie, kanał prowadzi mnie Jezus, Robert z Kassa i dzisiaj moim gościem jest Antonina, która przez internet się z nami połączyła. Mieszka na tyle daleko, że nie opłacało się jej przyjechać tutaj i nagrać w moim studiu. Ale słuchajcie, świadectwo niesamowite, bo opowie nam dzisiaj, jak usłyszała Pana Jezusa, jak do niej przyszedł. Pomimo tego, że wiele lat nie była przy Bogu, przy Jezusie, gdzieś unikała Go, gdzieś chciała żyć po swojemu, ale Bóg to wszystko odwrócił. Posłuchajmy tej historii. Zapraszam Cię, Antonino, powiedz swoje świadectwo. Jak to się stało, że zapragnęłaś żyć z Bogiem? Ja zapragnęłam, to chyba tak do końca. To do końca chyba tak nie było. No, dałam się, że tak powiem, ponieść pewnym wydarzeniom, które nastąpiły w moim życiu. Tak naprawdę 28 marca 2021 roku to był dzień taka, no, moja góra Tabor, moja metanoja, ale zanim do tego doszło, to już chyba tak w 19 roku jakieś takie miałam niechęć do oglądania telewizji. I próbowałam na różne sposoby tam ograniczyć to, ale generalnie w 20 roku na wiosnę telewizor został odłączony i to też z tym wiąże się taka dziwna historia, bo coś zaczęło szwankować z anteną. Kiedy syn przyjechał, ja mówię, no weź coś tutaj zrób, napraw to tak, żeby to działało, ale o dziwo, no, była moc zdziwiona, nie dało rady naprawić tego. No więc no, byliśmy zdziwieni, bo niby wszystko jest, wszystko dobrze, ale w ogóle nie ma łączy. I mówię, no dobrze, to ja zadzwonię do mechanika, niech przyjdzie, niech on ustawi to wszystko. Ale kiedy zadzwoniłam do mechanika, okazuje się, on mówi tak, że no wie pani, chętnie bym przyjechał, ale niestety miałem wypadek u klienta, mam nogę złamaną, więc w najbliższych tygodniach do pani nie przyjadę. Więc jak ja to usłyszałam, to no mówię, no nie, czy to może być przypadek, czy nie. No i wtedy powiedziałam do syna, ja mówię, synu, weź to wszystko odłącz, nie ma telewizji. No jeszcze potem pół roku chyba płaciłam za tą telewizję. Do dzisiaj nie mam anteny, ani jednej, ani drugiej anteny nie mam i jestem przeszczęśliwa, bo to wszystko, co tam się wylewało z tego, no miałam po prostu tego serdecznie dosyć. Też jeszcze wcześniej zauważyłam taką oznakę, że, bo jestem po rozwodzie, no i pierwsza myśl, no to też mi się tam od życia coś należy i tak dalej. Głupie myślenie. Ale po pewnym momencie się zorientowałam, że kiedy ja myślę, czy wychodziłam na jakieś tam spotkanie i tak dalej, to pojawiły się jakieś takie dziwne dolegliwości żołądkowe. I no byłam zdziwiona, bo wszystko okej, okay, tak, zdrowa jestem, a tutaj raptem. I to, te dolegliwości to były takie, że wręcz do wymiotów nawet doprowadzające. Ja mówię, no to coś tutaj jest nie tak. No i zaczęłam zwracać uwagę, w których to momentach się dzieje. No i generalnie po przemyśleniu powiedziałam, że nie, to nie tędy droga. I że tak powiem, jakieś tam postanowienie było, że żadnych związków tutaj, że tak powiem, nie będzie. No i 20 rok też takim był trochę przełomowym rokiem, bo miałam kolizję w październiku 20 roku. Kolizja no tak strasznie wyglądała, ale wszystko się potoczyło inaczej. Podczas tej kolizji, jak było zderzenie, ja zawołałam Jezusa. I On przyszedł. Przyszedł, no, że tak powiem, wszystko posprzątał po tym wszystkim. Ja byłam po prostu zdumiona. Te wszystkie tygodnie od tego października, to tak jak ja bym patrzyła, to mój czas jakby się zawiesił.
patrzyłam na to wszystko, co się wokół mnie dzieje, no trochę ja też w tym uczestniczyłam, ale no byłam zdumiona tym wszystkim, to, co się dzieje, że no ja z tego wszystkiego mogło być kompletnie inaczej, o wiele gorzej, mogło być no naprawdę do tragedii dojść, a to wszystko jakieś takie, no ja po prostu ze zdumienia nie wychodziłam. I Czy gdzieś chodzi ci o to, że tobie się nic nie stało, tak? W tej kolizji? ale i wokół wszystkim, tak, że Okej. tonął, czy tam wozy do kasacji, tak, były i Ale tak poczekaj, dalej. ale zawołałaś jak jeszcze do Jezusa? Jestem Jezu. ciekaw, co. Ja tylko użyłam tego słowa Jezu. Z synem jeszcze jechałam, więc upewniłam się, co ja powiedziałam, tak, w tym momencie tej kolizji. I tak, no, jak już no teraz wiem, tak, macie potrzeby, to zawołajcie i Jezus przyjdzie. No i tak było w tym przypadku. Jeszcze nieświadoma tego wszystkiego, ale no, tak jak mówię, no patrzyłam ze zdumieniem, co to wokół się wszystko no, dzieje, jak to wszystko przebiega. I myślę, że też wyłączenie tej telewizji, nieoglądanie tego wszystkiego, to też pozwoliło mi tak wyciszyć się wewnętrznie, że ja mogłam dostrzegać pewne rzeczy, które no tam w pędzie to człowiek nie patrzy na to, tak, no coś tam do zrobienia, praca dom i nic, nie patrzymy na te nasze uczucia generalnie, tak, co my to przeżywamy, w jaki sposób my to przeżywamy, a tutaj no miałam czas na to właśnie, żeby no chyba się przygotować na to zresztą. Pan Jezus nas dokładnie zna. Wie, na co nas stać i jakie ma do nas podejście. On wie najlepiej. Zresztą ja też za chwilę też powiem, co niedawno się, że tak powiem, o sobie dowiedziałam, że no też byłam zdumiona. Ja mówię, no kurczę, no przecież to takie oczywiste niby było, tak? A dlaczego ja tego nie widziałam? No po prostu było zakryte, tak? Przed moimi oczami, a No i cóż, i takie jakieś we mnie, bo to była akcja, jeszcze wcześniej, chyba z pół roku, była akcja Różaniec bez granic. Ja akurat nie wiem, dlaczego w tym momencie, też coś tam w internecie mi tam przerzuciło, że jest taka akcja, więc ja jakoś tak bardzo chciałam być w tej akcji. Chciałam być z tymi ludźmi na granicy, wziąć się za rękę, no tak wspólnotowo być. Nie wiem skąd mi to się wzięło, ale to po prostu było no, tak dosyć silne. No ale że zanim ja tam się ogarnęłam, nikt ze mną nie chciał pojechać, tak. No i co? No i ten Różaniec bez granic mi ciągle w głowie siedział i zaczęłam go szukać w internecie. Ale poczekaj, a czy wtedy byłaś osobą praktykującą? Nie, z tego co rozumiem, nie, tak? Czyli nie uczęszczałaś do kościoła, nie chodziła, nie korzystałaś z sakramentów? Nie, 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 nie. Przez te 40 lat to byłam parę razy w kościele, chrzest, pierwsza komunia, tak, te rzeczy. Kiedy przestałam tak definitywnie chodzić? Po rozmowie z pewnym księdzem. To nie był czas dobry na takie rozmowy, bo miałam trudną sytuację i materialną, i psychiczną. No, nie był dobry czas. A on tak no, zaczął mówić w taki sposób, że no, wiele rzeczy to jest moja wina. No, wiadomo, kto tam bez winy jest, tak? Ja nie mówię, że nie. Ale żeby tak, no ja wtedy tak się poczułam, że po prostu tak jakby wszystkie zło, tak, całego świata to ja. I pamiętam, że po tej rozmowie to tak jakby coś we mnie pękło. No i sobie mówię tak. I pamiętam, że to było coś takiego, tak jakbym to z mózgu powiedziała, że to tak nie z głębi serca było mojego, że no dobra. Więcej nie pójdę, niech się dzieje, co chce.
I od tamtej pory rzeczywiście nie było mnie w kościele. Tak jakby mnie to nie interesowało. No jestem katoliczką. Byłam chrzczona, komunia, bierzmowanie. Ale tak jakby też może ten element, że jestem po rozwodzie, to gdzieś tam mi tego, że ja jestem na marginesie kościoła, że ja po prostu nie wiem, co tam robić. Tak też przez moją myśl to jest to, kilka tych rzeczy tam się tak nazbierało, no i przestałam chodzić. No a tutaj raptem właśnie ten różaniec bez granic, a jeszcze chcę powiedzieć, że ja nie umiałam na różańcu. Dla mnie to była pięszczyzna. Tak? No wiedziałam, co to jest różaniec, tak, że zdrowaśki jakieś są, tak, ale jak to robić, z czym to się wiąże, to tego nie. No i w internecie natknęłam się na od 1 do 7 listopada, to był 20 rok, online był różaniec w Dietrzwałdzie, to niedaleko mnie jest. I to różaniec był za dzieci abortowane. No ja tak sobie pomyślałam, no tak, chcę ten różaniec bez granic, okej, ale dzieci takie, no to właściwie to mnie nie dotyczy. No ale jakoś tak zaczęłam uczestniczyć w tym. Ale poczekaj, czy to nie było bardziej, był różaniec w intencji, żeby tych dzieci nie zabijano, żeby nie były abortowane? Tak, tak, no żeby... Właśnie, żeby bo dziecko, które odejdzie w takim wczesnym stadium, na pewno jest w niebie i nie musimy się za nie w tym sensie modlić. No okej, to tylko chciałem to uściślić. Tak, 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 to o to chodziło. No więc, no moja myśl taka była, no to mnie nie dotyczy, więc, no ale podjęłam to. No i przez 7 dni, no jak różaniec, no to tutaj wcześniej zaczęłam szukać w internecie, jak się modlić na tym różańcu. No tak nie bardzo umiałam sobie to wszystko poskładać, bo tak, masz tutaj odmawiać ten różaniec, tak masz mówić, ale masz jeszcze myśleć nad tym, tak, co myślisz. Ja mówię, kurczę, no, muszę się skoncentrować na tym, co ja mówię, tak, a tu jeszcze ja mam myśleć, rozważać, tak, bo o to chodzi, no nie bardzo mogłam sobie to jakoś poukładać, że to tak jest. No teraz wiem, że jest to możliwe, tak, ale no tak jak mówiłam wcześniej, no pewne rzeczy dla kogoś może, kto mnie posłucha, to co ta baba tam wygaduje, sprawa oczywista jest, no ale dla mnie wiele rzeczy po prostu było nieoczywistych w danym momencie, tak, no potem się tak, no dowiadywałam się tak, no, różnych też innych rzeczy. Jedne powodowały, że utwierdzałam się w tym, co przeżyłam, bo no ale to po kolei. No i jesteśmy na tym różańcu, no oczywiście jak już różaniec sobie pospisywałam, jak się modlić tutaj na tym różańcu i tak dalej, no jak różaniec na kolanach. No a u mnie z tymi kolanami to trochę, no miałam tam też jakiś wypadek na rowerze i te kolana od tamtej pory po prostu no nie funkcjonują tak jak trzeba, więc jakieś tam przyklęknięcie nawet, czy z tego, to od razu mi one pukły. No ale jeden dzień tego różańca, okej, dobrze się czuję, no w porządku. Drugi dzień, ale na trzeci dzień, no zaczęło się z tymi kolanami moimi dziać, no a ja jeszcze raz na kolana, tak, następny dzień. Kolana mi tak potwornie opukły, że no ja tam dotrwałam te 7 dni do tego różańca. Może ważniejszą rzeczą jest to, że w trakcie odmawiania tego różańca ja zdałam sobie sprawę, że owszem, intencje, w których ten różaniec był odmawiany, mnie bezpośrednio nie dotyczą, ale zdałam sobie sprawę, że jako dziecko, nastolatka towarzyszyłam komuś. No i że tak powiem, no mnie takie no, ciary przeleciały, że no owszem, ja nie w pierwszym rzędzie, ale już w następnym, to tak, ja tutaj jak najbardziej się kwalifikuję do tego.
No i tak z tymi To znaczy, wszystkimi. że kogoś namawiałaś, tak, do takiego zabiegu, tak? Nie namawiałam, nie. Ktoś mnie poprosił, żebym w razie W, jakby coś tam zasłabnięcie, tak, przejście, tak, z tego gabinetu do domu i tak dalej, to ja miałam być taką, no w razie co, jakby się coś działo. Ale Ale że nie odwiodłaś jakby od tej decyzji, tak? Taki miałaś wyrzut sumienia? tak, no ale z drugiej strony mi się też pojawiło, no ale co dziecko może zrobić, tak? No ile tam, naście lat miałam, ja nie wiem. Ja do końca wiedziałam. No, trudno mi powiedzieć, ja nie chcę tutaj siebie jakoś tam wywielać, tak? Bo ja, że tak powiem, to na klatę wzięłam. Tak, no i z tym się tam źle czułam, no. Tam coś to na tym różańcu, to były tam różne tam modlitwy i tak dalej, więc ja cała w to weszłam, tak, że no, bo ja winna jestem. No i te kolana moje, no to tragedia była. Dobrze, że było nauczanie online, więc siedziałam w domu, to też czas pandemii był. Więc gdzie do lekarza? Do lekarza to tam na telefon, tak, halo, co tam jest? Więc to no, w grę nie wchodziło, więc wszystko to, co miałam w domu, jakieś tam maści, z kremy do smarowania i tak dalej, to w ruch wszystko poszło do końca. Jak córka zobaczyła, w jakim ja stanie jestem, więc zaczęła się interesować, co ty robisz, tak? Co o tym mówić? Różaniec na kolanach, ja mówię, to nie wiesz, jak twoje kolana reagują. No, ale naprawdę to no jeszcze tak mnie nie bolały kolana, jak wtedy. Były opuchnięte, no, ja w ogóle nie mogłam w nocy spać. Potraktowałam to, no, jako, nie wiem, czy mogę użyć tak. Kara to chyba złe jest słowo, ale takie no, zadośćuczynienie, nie wiem, za moje grzechy, tak, no bo już wtedy ja wchodziłam w takie oczyszczanie. To po prostu był płacz, rozpacz, tak, wszystko naraz. Dobrze, że mam pokój na dole, to na górze, że tak powiem, nie słyszeli tego. No, ale z tymi kolanami, no to, no i tutaj i jakieś tam gorczyca i tego, no to ja wytrzymałam chyba, nie wiem, ze 2 godziny tylko z tymi workami i to musiałam wszystko wywalić. No i prosiłam Boga, że no, grzesznym człowiekiem jestem, więc jeżeli ma mnie boleć, powinno mnie boleć, tak, po tylu latach, poza kościołem, więc niech mnie boli, ale niech ta puchizna zejdzie. Po tygodniu zeszła. Po tygodniu zeszła i nie wróciła do tej pory. Pomimo, że Chwała Bogu. jak byłam w Dietrzwałdzie, nie wiem, czy tam byłeś w Dietrzwałdzie, przy tej kapliczce, no to tam nie ma równego terenu. A ja po tych wszystkich uroczystościach, na kolanach, po tych nierównościach, nie wiem jak ja dałam radę, no ja prosiłam Maryję, żeby mi dała siłę. To cały różaniec odmówiłam. I kolana nie napuchły. No więc widzę, że tak powiem, tutaj taką rękę Bożą też, Matki Bożej na pewno. No i co potem? Kolana mi z tego, no w międzyczasie, jak rozmawiałam ten różaniec, to koleżanka zadzwoniła i ja mówię, słuchaj, ja przepraszam cię bardzo, ale musimy skończyć już, bo ja zaraz mam różaniec online. Aha, no dobra. Ale po jakimś czasie ona do mnie zadzwoniła i tak mówi, wiesz co, a tutaj jest taki fajny różaniec, nie wiem, czy tam uczestniczysz, czy tego, chodzi tutaj o teobańkologię. Ja mówię, no okej, no tak zachwalała, tak, że tak z tego, że może mi się przyda, że skoro mówiłam, że na różańcu tego, to może. No i tak faktycznie zaczęłam codziennie, a mamy to tak gdzieś listopad, tak, jesteśmy w listopadzie 2020 roku,
No i zaczęłam codziennie ten różaniec online robić. Modlitwy też z modlitwami miałam problem, bo nie mogłam się nauczyć. To właściwie egzorcyzm jest, tak, na koniec każdej dziesiątki. Po prostu mi to do głowy nie wchodziło. Ja mówię, no chyba, no nie wiem, no nie nauczę się tego, ale no jakoś tak powoli, powoli zaczęłam z tego. No następny problem był, bo oczywiście przez te lata, w których do kościoła nie chodziłam, no miałam różne zdarzenia. I jedno, co, że tak powiem, mnie przy tym kościele, czy przy Bogu w zasadzie trzymało, to jest to, że jak szłam spać, to robiłam znak krzyża. Czasem próbowałam się modlić, ale było Ojcze nasz, dochodziłam do jakiegoś momentu, dalej nie wiedziałam, co mam mówić. Zdrowaś Mario, przychodziłam na zdrowaś Mario, też do któregoś tam momentu. I dalej po prostu moja wiedza zatrzymała się na pierwszej komunii. To, co ja teraz odkrywam przez te 3 lata, to dla mnie jest taki szok radosny, tak? Że coś takiego w ogóle jest i że to tak można z Bogiem żyć. Bo ani nikt mnie tego nie nauczył. No owszem, tam chodziłam jako dziecko do kościoła, tak, ale generalnie to było tylko chodzenie. No i co dalej się dzieje? No jak zaczęłam, gdzieś tam mi się przewinęło, jak wchodziłam właśnie na tą teobańkologię, przewinęło mi się film Proroctwo. I to jakoś mnie zainteresowało. To jest właściwie taka animacja, ale tam są rozmowy różnych księży, zakonników, teologów świeckich. No tak to mnie zainteresowało i po prostu obejrzałam sobie te proroctwo, ale to, co ci ludzie tam mówili, na tyle mnie zainteresowało, że i od razu zresztą mi się tam wyświetlało, że cała rozmowa z daną osobą. Więc ja przez to wszystko przeszłam. No tu w szczegółach tak nie będę mówić, bo się rozkleję. W każdym bądź razie no, nastąpiło takie dla mnie szok, oczyszczanie. Nie wiedziałam bardzo, jak sobie, że tak powiem, z tym poradzić. Ale oczyszczanie, wiadomo, z czym to się wiąże, tak? Z płaczem, z rozpaczą, z niedowierzaniem, że przez tyle lat nie było mnie w kościele, że co Pan Jezus dla mnie zrobi? Dla mnie osobiście, nie to, że dla ludzi, ale dla mnie osobiście. Oczywiście obejrzałam pasję, przeczytałam książkę i no we mnie jakoś tak, że no w jaki sposób ja to, co ja mogę wynagrodzić? No przede wszystkim być przy Bogu, być przy Jezusie. Nie wrócę tych lat. Nie jestem w stanie cofnąć, ale to, co mogę na ten. No i przede wszystkim na pewno wiedziałam jedno, chociaż jeszcze nie byłam u spowiedzi generalnej. To cały czas jest takie, no. To jakiś czas temu dopiero do mnie dotarło pewne rzeczy, że ja tu rozpaczam, płaczę, chcę wynagradzać i tak dalej, ale ja nie myślę, żeby iść do kościoła. Nie myślę o tym, żeby się wyspowiadać. No takie dziwaczne, no dla mnie odkrycie, tak było, że ja tutaj z tej strony i modlitwy, które tam mi, że tak powiem, w rękę wpadły, ale rzeczywiście jakieś takie mam do Jezusa ukrzyżowanego, do Jego męki. Gdzieś tam się z Nim jakoś tak współistnieje, nie wiem jak to nazwać, ale moje serce to porusza, tak? Bo są pewne rzeczy, które no, albo mi się podobają, albo mi się nie podobają, ale są takie, których ja na przykład nie chcę, albo nie chciałam, czy nawet mi do głowy nie przyszło, a to w moim sercu się zaczyna dziać.
chociażby to, że w Wietrzwałdzie to przecież jest jedyne miejsce, które jest uznane przez Kościół objawień Maryi. A ten Wietrzwałd to jest tak po macoszemu przez Polaków traktowany. A ja niedaleko można by powiedzieć, raz byłam, co nie do końca pamiętam, co tam było. Wiedziałam, że tam byłam. No i były takie sytuacje, że na przykład miałam gdzieś tam jechać siódemką, pomyliłam drogę i wjechałam na starą tą drogę z Olsztyna na Ostródę, tak, bo na tej trasie jest Wietrzwał. No i kiedy ja jadę, patrzę Wietrzwał, bo on tak z wieża sanktuarium z daleka jest widoczna, a moje serce po prostu wali jako szalałe. I to było kilka razy coś takiego, tak, że jadę Wagnerem na przykład, tak. Nawet do głowy mi tam nie przyszło, że oni tą starą drogą tak jeżdżą. No a tutaj po prostu, no serce nie wyskoczy z piersi, tak. A ja widzę, co ja widzę? No mówię, że kościoła widzę. Więc no stwierdziłam, że no to jest jakieś takie no moje poruszenie, nie wiem dlaczego, nie wiem, ale ja muszę tam pojechać. No i już ileś tam razy, tak, byłam, pojechałam. Zdarza mi się nawet taka sytuacja, że no ostatnio też była, przed godziną 12 w nocy. Jest pomysł, żeby jechać do Wietrzwałdu rano, bo z reguły jak ja jadę, to jadę na mszę. Świętą msza jest o godzinie 7, więc ja muszę gdzieś tak w pół do 6 wyjechać, tak, żeby tam trafić. No i jestem, że tak powiem, przeszczęśliwa z tego. Tak, ale ja to przecież tego nie chciałam, no tak, to tak jakby nie ode mnie, że tak powiem, to wyszło. No myślę, że tutaj Duch Święty działa, bo też ostatnie moje odkrycie, jak w moim życiu Jezus działał i Duch Święty. To jest, że tak powiem, dla mnie to jest też taka no mega moc, bo kiedyś tam się modliłam do Ducha Świętego, tak, żeby no, dał jakieś tam oświecenie, tak i tak dalej, w różnych tam sprawach. Potem po jakimś czasie do mnie dotarło, że no, ten Duch Święty, no przecież jest, gdyby go nie było, to by ciebie w ogóle w kościele nie było. Tak, bo to taki power był, że, ale to dopiero ja potem sobie zdałam sprawę, tak, że to tak właśnie no, Duch Święty działa. No dobrze, więc jestem na tym różańcu, jestem codziennie, tak, jestem po tym proroctwie, tu różne rzeczy mi internet odkrywa, w ogóle zdumienie moje, że może taka strona internetu jest, że tak katolicy o Bogu mówią, o tego, no dla mnie to był trochę taki szok, tak, że tutaj takie rzeczy można, no po prostu ja się nie interesowałam tym wcześniej, więc no dla mnie to była no nieosiągalne rzeczy, tak, były. No i co jeszcze? I natrafiłam tam właśnie w tym proroctwie, była wypowiedź między innymi księdza Skwarczyńskiego. Ja wiem, że on teraz ma zakaz wypowiedzi, ale wcześniej nie miał tego zakazu. No i to, co on mówił, tak do mojego serca przemówiło, że to zaczęłam przygotowywać się do... I on po prostu, no tak jakby mówi, ty masz iść. To tak, ja to odebrałam, że to jest do mnie. Tak? Ty masz zacząć przygotować się do spowiedzi generalnej, i to już natychmiast, to nie to, że tam jakieś, ale masz, ty już natychmiast masz iść, no i te masz natychmiast, no przyjęłam, on ma taką broszurkę, no ale sobie się, no kurczę, jak tu się przygotować 40 lat, tak, całe życie generalnie, tak, jak tu się przygotować teraz, nie? No i według tej jego broszurki, tak mniej więcej w połowie grudnia zaczęłam się przygotowywać
spisywać sobie to wszystko, no, modlić się na różańcu, tak, żeby, ale nie było mnie w kościele. Tak, no zresztą pandemia była, tak. Tam co mi do głowy przyszło, tak, kościoły pozamykane. Ileś tam osób w mojej wyobraźni, tak, jakiś tam policjant stoi, nie wiem, może w dużych miastach to była, ale u mnie czegoś takiego nie było. I liczyć, tak, ile osób tam wyjdzie. Wiedziałam, że są kościoły zamknięte, więc tak ta jakby ta działka była poza mną. No i przygotowywałam się, tak, mija grudzień, mija styczeń, ja się przygotowuję, nadal się przygotowuję, ale no tak coraz jakoś tam słabiej, znaczy piszę, tak, oczywiście wszystko jest. No i jest 28 marzec, niedziela palmowa. Ja musiałam wcześniej jednak wchodzić chyba na stronę parafii, bo wiedziałam, o której godzinie msza jest. No i coś czytałam, czy przeglądałam w komórce. Czytałam, chciałam sobie zrobić coś do picia. To było, nie wiem ile, 5-10 minut przed godziną 17. No i idę, zrobiłam kilka kroków i słyszę, idź do kościoła. Najpierw mnie zdumiało, pierwszy odruch taki, że odwracam się, no ale w momencie odwracania słyszę, no co ty się odwracasz, przecież sama jesteś tutaj, tak? No ale słyszę, tak, dokładnie. No i idź do kościoła, to krótko trwa, ale w mojej głowie, nie wiem jak to się zadziało, tak? Na iluś tam poziomach, jakieś rozmowy między sobą, czy tego, po pierwsze, no iść do kościoła, wcale o tym nie myślę, żeby iść do kościoła, tak? Przygotowuję się do generalnej spowiedzi, a tutaj w myślach mówię, że no ja nie pójdę, że nie myślę iść do... W ogóle, no, co to za pomysł, tak? że mam iść do kościoła. Ale też uderzyła mnie sposób wypowiedzi. To nie był rozkaz, to nie był jakiś nakaz, to głos był no tak łagodny, tak no do rany i serca przyłożył. Czyli to było zaproszenie, tak to odebrałaś, tak? To znaczy się, nie wiem, jakieś takie wewnętrzne przekonanie, tak, no to może mi tak mówić, tak? To ja sama do siebie, tak jak ja zaraz za chwilę neguję to, że ja tak nie no, że nie myślę nawet o tym. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że to był Jezus. Idź do kościoła. Ja go wtedy zawołałam, tak? I on, Duch Święty, no też mnie prowadził przez te wszystkie internety, tak i tak dalej. Otwierał, pokazywał mi różne rzeczy, no bo no, co ja tutaj sama bym? Tak, zresztą, no, ja jestem, co tak, no, ostatnia z ostatnich grzeszników, więc... tutaj się trochę zatrzymam, bo też tak od listopada, no, to już Pismo Święte sobie tam kupiłam, tak, i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz taka. Jezus wiedział, jak do mnie podejść, bo ja kupiłam jedną z pierwszych książek, które ja kupiłam. Owszem, Pismo Święte miałam w domu, tak? Kiedyś tam zaczęłam je czytać, ale utknęłam na Księdze Rodzaju. Tam ten tego, ojciec ten tego i tak dalej, tak? I po prostu nie przebrnęłam przez to. Do głowy mi nie przyszło, że ja mogę przekartkować i coś innego przeczytać, tak? No to już do mnie jakoś tam nie przemówiło. No i kupiłam książkę Dolindo, Rutuolo. Tutaj ją wyciągnęłam. Jezu, ty się zajmij. No oczywiście przeczytałam tą książkę, sobie się kurczę, no gdzie tam modlitwa jest? Jak to się, Jezu, masz się zajmij? Nie było jeszcze, że tak powiem, dla mnie jasne, co, jak to wszystko działa, ale
tej książce jest obraz Jezusa. Obraz Jezusa, no, który z miłością patrzy, dobre oczy i tak dalej. Ja to z jednej strony wiedziałam, ale jak ja otworzyłam na ten obraz, to te jego oczy mnie tak prześwidrowały jak rentgen. Ja po prostu szybko tą książkę zamknęłam. I potem jest coś takiego, tak, w Piśmie Świętym, że no ci, co są grzeszni, i mi się potem to przypomniało, tak, że ja po prostu no, tą książkę zamknęłam, bo nie mogłam patrzeć na Jezusa. Ja mówię, no jak to, ja na Jezusa nie mogę patrzeć, tak, a On mnie tak świdruje i tak dalej. No ale ja w grzechu byłam, tak. Ja jeszcze się nie wyspowiadałam, niby się tutaj przygotowuję do tej spowiedzi, czy miałam już, tak, a ja tutaj po prostu no, nie mogę na tego Jezusa patrzeć. No i to, co ja już tam te parę miesięcy tak przeżyłam, mówię, no kurczę, no przecież to tak nie może być, tak, że no co ja tutaj no niby chcę całym sercem do Boga, do Jezusa, do Matki Bożej, a z drugiej strony to jakoś tak, no niekoniecznie. I mówię, no nie, to tak nie może być. Wzięłam sobie te zdjęcia, wydrukowałam, tam w internecie może być, nie? Rameczka, i tu mam przed sobą. To no, nie może być, że ja się będę Jezusa bał. No i i potem też mi tak przez myśl, taką no myśl jakaś tam mi, no to, czy to moja, czy no myślę, że to nie moja myśl, tak, że ten Jezus wiedział dokładnie, że On się nie pokazał. Bo też tam w Biblii jest mowa o tym, że ci, co są w grzechu, jak Jezus przyjdzie powrót, tak, jak będzie no, paruzja, to po prostu nie będziemy w stanie na Niego spojrzeć. Tak? I ja czegoś takiego doświadczyłam. Tak? Ja jestem tu grzeszny człowiek, w grzechu żyjąca, a ja tu chcę patrzeć na Jezusa. Tak? No i to coś, kobieto, musisz z tym zrobić, tak, żeby tutaj z otwartą przyłbicą, no, patrzeć na ten obraz. No i na Jezusa, jak przyjdzie. No i co jeszcze? Też idzie do kościoła. Taka błogość w sercu, taka pewność, miłość, przede wszystkim miłość taka, no, mnie zalała. Ja się zastanawiałam, bo tu też w wielu świadectwach nie ma określenia tej miłości. Bo no, zastanawiałam się, jaka taka dla człowieka, tak? Jaka taka jest miłość taka mega ważna, mega mocna? No, miłość matki, rodzica, no to tam z tego, tak? Ale tak mi przyszło do głowy, że taka ta pierwsza miłość, młodzieńcza, tak? To jest pierwsze takie dotknięcie serca i najczęściej to my te pierwsze miłości to pamiętamy, no tak powiem, do grobowej deski. No i teraz tą taką miłość młodzieńczą weź podnieść do entej potęgi. To jest coś niewyobrażalnego, tak? To jak to twoje serce dotyka, to nie ma siły, żebyś człowieku pozostał taki sam. No nie ma siły, po prostu. Ja wcześniej, jak czytałam tam Pismo Święte, czy słuchałam, czy zresztą w kościele, to już potem, to mnie dziwiło to, no jak to, kurczę, Mateusz. Tak, tutaj kasa, ugruntowana pozycja i tak dalej, a tutaj przychodzi obcy człowiek, tak, i mówi, chodź za mną. Pójdź za mną. On to wszystko rzuca, tak? Nie baczy na konsekwencje i idzie. Tak? To samo z pozostałymi apostołami. To dla mnie no, tak, takie dziwne się wydawało. Nie, to kurczę, no. Ale ja to sama przeżyłam. Tak? Że to tak jest. A słowa były, idź do kościoła, czyli takie jakby
No, a Jezus, no gdzie jest? No w kościele przecież, tak? Więc co jeszcze? No i taki dziwny spokój serca. Mówię, to wszystko na takich, no trudno to słowami, że tak powiem, ogarnąć. To, co, że tak powiem, w moim sercu zaczęło się dziać, aczkolwiek, no jeszcze, że tak powiem, zły to chyba nie dał, nie chciał dać za wygrane. Bo też jeszcze taką sobie tak pomyślałam. No, ten to będzie z nami walczył do końca, do naszych dni w No, niesienia. tak, No, dopóki sobie ma tak dostęp, no. Ale pomyślałam. na koniec go Jezus zwiąże i wyrzuci do jeziora ognia i zakończy swoje. Dokładnie. I no, pomyślałam sobie jeszcze, no zaraz, no ja pójdę do kościoła, no ja pójdę do kościoła, no przecież to proboszcz mnie wywali z tego kościoła, nie? Tak sobie pomyślałam. A na to usłyszałam następne słowa: Jezus cię kocha. No i jak ja to usłyszałam, Jezus cię kocha, to ja nie wiem, jak ja działałam. No, na pewno tu żadnej mojej woli nie było, bo ja się trochę czułam, że moje ciało to jest jedno, a ja jestem gdzieś tam bardzo blisko. To była niedziela palmowa, ale nie chciałam iść do kościoła. No ale oczywiście palmę kupiłam, no bo tak, należy kupić. Tak, święta, więc palmę należy kupić, więc zagarnęłam tą palmę. Kluczyki pobrałam, to dosłownie sekunda była w samochodzie, tak? Nie wiem, jak ja dojechałam do tego kościoła. I jak ja usłyszałam te słowa, że Jezus cię kocha, to tak jak ja bym, nie wiem, jakiegoś powera dostała, takiego, ale takiego bojowego, że głupie myślenie, tak? Czy mnie ktoś tam z kościoła wyrzuci? No, mogło być, jakbym była, nie wiem, tam pięć osób, a byłabym szósta czy coś, tam nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, no ja po prostu czułam się jak jakiś, nie wiem, zapaśnik, mocarz, że no niech tylko mnie ktoś ruszy, coś powie, co ty tu robisz, czy tego. To miałam powiedzieć tak jak mantrę: Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha i koniec. Także nie dam się, że tak powiem, wysadzić z tego kościoła. No oczywiście jak trafiłam do kościoła, no to ostatnia ławka, tak, maseczka i wszyscy mieli maseczki. No i od tej niedzieli palmowej to niedziela, jako dobry katolik, byłam w kościele. Czyli od niedzieli palmowej, tak i te święta też byłam. Użyłam słowa dobry katolik, ale dobry katolik to jest. No nie chcę być takim dobrym katolikiem. Tak, skoro już Jezus do mnie przyszedł i takie rzeczy w moim życiu zrobił i kompletnie przewrócił moje życie, to nie mogę być letnim katolikiem. Tak? Albo nie idź do kościoła, albo jak idziesz, no to już na maksa. No i ja tego maksa się uczepiłam. Także staram się na ten moment być prawie codziennie w kościele, na mszy. Jeżeli coś tam mi wychodzi, no to może na adorację. Dobrą sytuację mam, bo zawsze codziennie po mszy świętej wieczornej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Także to, że tak powiem, no daje taki power. No i no, zaczęły się dziwne rzeczy dziać. Jak już zaczęłam chodzić do kościoła, to już na poważnie chyba, ja teraz tak mówię, tak, bo to wcześniej to tak po prostu to wszystko zakryte było dla mnie, tak? Działałam jakoś, nie wiem, odruchowo, nieodruchowo, nie wiem, jak to nazwać, ale zaczęłam poważnie mówić, czyli no tak, to ksiądz Karczyński jeszcze mówił o tej generalnej spowiedzi, że no tak, to nie będzie 5 minut, nie będzie 10 minut, nie będzie pół godziny, tylko na pewno więcej.
No to nie możesz iść do konfesjonału. No dobra, no to trzeba się... No i on tam sugerował, że trzeba... że trzeba jakiegoś zakonnika znaleźć albo księdza na emeryturze i tak dalej. Kurczę, no gdzie ja tutaj, no... No, zaczęłam tutaj kombinować tego, no dobra, coś tam znalazłam. Po znowu iluś tam dniach ociągania w końcu zadzwoniłam. No i dzwonię, tak, że chciałam się umówić na spowiedź generalną. No okej, okay, dobra. No ale to teraz to nie jest zły moment, bo tam ten ksiądz wyjeżdżał na jakieś tam rekolekcje, czy na coś i go nie będzie. Z jakieś tam 2 tygodnie, po 2 tygodniach proszę do mnie zadzwonić. No, tak od razu oczywiście po 2 tygodniach nie zadzwoniłam. I no, w końcu jakoś tam zostałam przymuszona do tego. Zadzwoniłam, no i ten ksiądz mówi, no dobra, no to... No dobra, czy może pani w czwartek przyjść? No mówię, okej, okay, dobrze. A czwartek to był 13 maja. Ja wtedy nie miałam pojęcia, co to jest za data. Tak, no. Nie ma zbiegów okoliczności. Tak, ja no te 3 lata to dla mnie to po prostu znowu się narodziłam, czy nie wiem, jak to tam nazwać. Zupełnie inaczej myślę, zupełnie inaczej patrzę na świat. Zupełnie inaczej patrzę na ludzi, na siebie samą. No i 13 maja w czwartek miałam tą spowiedź generalną. Nie pamiętam generalnie, ile ona trwała, ale no trwała trochę. Po tej spowiedzi od razu poszłam na mszę. Przyjęłam Pana Jezusa. Czułam się dziwnie. Tak jakby moja dusza była trochę oddzielona od ciała. Lekko. Tak jak ja bym fruwała, to moje ciało tam nie idzie sobie. Ale no, wyszłam z tego kościoła i natknęłam się na majowy deszczyk. Ludzie stanęli, nie wychodzili, no bo deszcz, no to się gromadzą. Ale ten deszczyk to dla mnie było takie oczyszczenie. Jedno miałam przed chwilą oczyszczenie, przyjęłam Pana Jezusa, a tu jeszcze niebo mnie jeszcze, że tak powiem, oczyszcza tym letnim deszczem. Ale przed moimi oczami pojawiła się przepiękna tęcza. Ja też wtedy nie miałam pojęcia, co tęcza oznacza. Także, że to jest też znak od Boga dany. Dopiero no, potem i właśnie ten deszczyk, ta tęcza, no dopiero potem zrozumiałam, że niebo się cieszy z grzesznika, takiego jak ja, które chciało chcę do nieba, krótko mówiąc, tak? Wtedy też nie myślałam o tym, że ja tam chcę do nieba, tak? Tylko, że chcę do Boga, do tego, no. Też przez te 3 lata to mój sposób myślenia, no, też musiał się trochę przestawić, tak? No, jak tu do nieba? Do nieba to święci idą, tylko tak? Antonina, niebo to się cieszy z usprawiedliwionego grzesznika, ze zbawionego grzesznika, czyli ze świętego, tego, kto już jest inny. To się już narodził dla Boga właśnie. To już przestajemy być grzesznikami, a stajemy się święci, słuchaj. Wracamy do tego chrztu, do tej czystości, do tej no dobrze, wspaniałości. Ale tak, no, ja wiem, tylko my mamy taki nawyk mówić o sobie, że jesteśmy grzesznikami. No jesteśmy, to prawda, ale teraz nas definiuje Chrystus. Jego usprawiedliwienie nas definiuje, już nie te grzechy. No ale mów, sorry, no, że tak się dzieje. Ale to przeogromna radość. Przeogromna radość, że człowiek się tak na nowo dzieje i no potem, tak, po jakimś czasie ta świadomość, że niebo cię przyjęło, że się raduje z ciebie, tak, że z tego jednego grzesznika.
I też tutaj no, jest tak, że to niebo się raduje właśnie najbardziej z tego jednego nawróconego grzesznika niż tam z iluś tych, których wierzą. No i tak już z mojego, że tak powiem, doświadczenia rzeczywiście na takie sytuacje się natknęłam, że to moje nawrócenie no, nie zawsze ludziom odpowiada, że tak powiem. Ale ja już wtedy wiedziałam, że to mnie nie interesuje. Co mam powiedzieć, to mam powiedzieć. Bo też to moje nawrócenie, to we mnie była przemiana, no ale w domu też wszyscy na patrzeć stanęli, co się matce stało. Tak? Do kościoła nie chodziła, a tutaj co? Starzeje się? Co tutaj się dzieje? Z niedowierzaniem wszystko, no zaczęłam im opowiadać, co ja przeżyłam, jak to wszystko, no, to patrzyli na mnie, no nie wiem, czy to tak, czy z nią tam wszystko w porządku. Jednym, jak mówię, to nie dopuszczają tego do siebie, to ja widzę, tak, że to po prostu jest ściana, przez którą, no, że tak powiem, no moje słowa na pewno się nie przedostaną. Była też osoba, która bacznie mi się przyglądała. Tak nie jedna, właściwie dwie, trzy osoby takie, jak ja mówiłam. Dopiero potem sobie zdałam sprawę, że tak jakby tak, co tutaj się dzieje. Ale potem usłyszałam coś takiego, a dlaczego ty? No i ja z kolei byłam zaskoczona, bo ja sobie takiego pytania nie zadałam. Ja nie zadałam, a to już po jakichś 2 latach było, tak? Ja sobie nie zadałam pytania, dlaczego ciebie to spotkało, tak? No, bo jestem grzeszna? Nie wiem, czy ja sobie w jakiś tam sposób zasłużyłam, czy w ogóle w takich kategoriach to należy rozpatrywać, tak? Ale też wtedy zdałam sobie sprawę, jaka ja grzeszna jestem, tak? Bo takiego pytania może by nie było, bo ta osoba mnie zna, może by takiego pytania nie było. Tak? A ja bym się zapytał tej osoby, a dlaczego nie ty? Czy sądzisz, że Bóg o ciebie się nie upomina? Czy sądzisz, że Bóg cię nie kocha? Że Bóg nie pragnie twojego zbawienia? Że nie walczy o ciebie? On więcej o ciebie walczy, niż nam się wydaje. Tylko ty odpowiedziałaś na to wezwanie Boże, a wielu ludzi nie odpowiada. I zakupuje ciągle te wyrzuty sumienia, zakupuje te wezwania w sercu do powrotu, nie? A ty tego nie ty w pewnym momencie odpowiedziałaś na to. Ja codziennie dziękuję Bogu za to. A ja po prostu tylko wierzę, że każdy ma tą możliwość odpowiedzenia i o każdego Bóg walczy. Oczywiście każdy w swoim czasie, nie? Niektórzy wcześniej. No, I to, co powiedziałaś wcześniej, tylko bym powiedział, siejmy dalej. Nawet jak nas nie rozumieją i wydaje się, że nie przyjmują tego, to mam takie doświadczenie, że jednak wiele z tych słów pozostaje, czasami nawet na lata, tych, co wypowiemy. Więc siejmy odważnie i Duch Święty będzie robił tam w cudzysłowie robotę w sercu tej osoby, a my siejmy, nawet jeżeli na pozór widzimy, że tego nie przyjmuje, że to odrzuca, to znaczy, nic, się myślę, nie że zniechęcajmy się. Uwierzyła, bo gdyby nie uwierzyła moim słowom, to by takiego pytania nie zadała. Ale ja nie chciałam wchodzić w polemikę, bo po prostu to był, że tak powiem, mój początek i moja droga z Biblią. Więc ja tutaj nie czułam się jakoś na siłach, żeby wchodzić w jakieś tam interakcje. Nie chciałam dyskutować, tak? Bo to mogłoby dojść do nie wiem, do jakiejś tam kłótni, nieporozumienia. Ja nie chciałam tego, tak? Żeby to było. Poza tym ja naprawdę o taka tam się czułam, bo wiedziałam, że ta osoba jest przy kościele. No może w tym momencie, co rozmowa była, to może już tak nie, ale no, że była w kościele, tak, a ja nie, więc jakim ja tu prawem mam, że tak powiem, dyskutować w tym. Ja tylko powiedziałam to, co ja przeżyłam, jak to wszystko i pewnie ta, że tak powiem, moja radość, bo to się nie da tych moich, że tak powiem, przeżyć takich bez uśmiechu, bez radości, bez
takiego szczęścia, tak? To szczęście. Ja w ogóle nie myślałam, że może być na Ziemi takie szczęście. Tak, że może coś takiego człowieka dotknąć. Żeby ludzie wiedzieli o tym, to tak jak to ktoś tam powiedział, to by kościoły były pełne. Tak? Ale no właśnie, że jak ktoś tam, też ktoś tam mi mówił, że tam nie przeżył tego, nie czuje tego. Tak, ale wiara nie polega na czuciu. Tak? Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Więc no, ale to też, no jak patrzę właśnie na ludzi i próbuję tam mówić, to tak niektórzy się śmieją jawnie albo skrycie. Ale tak jak mówimy, to po prostu może kiedyś by mnie to jakoś tam obeszło, czy tego, ale ja wiem, co przeżyłam na tyle, chociaż to już te nawrócenie to jest 3 lata, no to co to jest, tak? To jest niewiele. Jestem, można by powiedzieć, na początku drogi z tego, ale jestem, że tak powiem, zachłanna na wiedzę, więc się oczywiście od razu do książek rzuciłam, tak, takich, których no, nie czytałam. Nie czytałam, nawet w domu nie miałam, tak, no Biblii miałam tylko. Więc też Jezus powiedział, tak, że takie sytuacje będą. Nie myślcie sobie, że to... I też no, na początku to nie miałam żadnego pojęcia, co to znaczy żyć z Bogiem. Że to nie jest już high life. Nie? Spowiedź generalna już tam jest zrobiona i tego. To nie jest tak. Wracając jeszcze do spowiedzi generalnej, bo też to jest taki ciekawy wątek. Ksiądz przed spowiedzią zadawał mi pytanie, na które ja zupełnie byłam nieprzygotowana. Dlaczego? Po co? Na co? I tak dalej. Ja nie bardzo wiedziałam, co ja mam temu księdzu powiedzieć. On tam mi mówi, czy może jakaś komunia jest, czy może będę chrzestnął i tak dalej, wymienia tego. Ja mówię, że nie. Że nie. No. Co ja miałam powiedzieć? Że mi Jezus powiedział, że ja mam iść do kościoła? Tak? To... No tak, to dlatego, że się chce nawrócić, że chce oddać życie Bogu. No tak, baba przyszła, 40 lat nie była u tego, tak? Jezus przyszedł, powiedział, że ma iść do kościoła i przyszła tak i... No, dla mnie to takie tak dziwne. Nie wiedziałam, jaka reakcja będzie jego, tak? Co on na to powie i... No, ale po jakimś roku, półtora roku, ta rozmowa, te pytania do mnie wróciły. Miałam jakąś taką przemożną, no przymuszoną tą, że ja muszę po prostu zadzwonić, umówić się tak do tego księdza i mu powiedzieć, wytłumaczyć, dlaczego ja się pojawiłam, dlaczego ja przystąpiłam do tej spowiedzi generalnej. Zwlekałam z tym, a to, tak, a to no, godziny są takie, to ja nie mogłam, tak, i tak dalej, i tak dalej. Dni, tygodnie mijały. I wyobraź sobie, że ten ksiądz się u mnie pojawił na parafii. Jak ja go zobaczyłam, ja mówię, dzięki ci, Panie, bo po prostu, no, jak to mówią, że góra tam nie, tak sama niby nie przyjdzie, a tu się okazuje, że no jednak takie sytuacje są. No i miałam możliwość rozmowy z tym księdzem, ale ta rozmowa mnie bardzo zaskoczyła. Mnie samą zaskoczyła, bo ja z nim chciałam tylko mu wrócić do tej naszej rozmowy i powiedzieć, dlaczego ja podjęłam tą spowiedź generalną. I ku mojemu zaskoczeniu ja zaczynam mówić rzeczy, których ja w ogóle nawet nie myślałam o tym, nie planowałam. A ja mówię coś takiego, że no oczywiście tam powiedziałam, że Jezus do mnie przyszedł, ale od razu zaczynam gadać coś takiego, że gdyby On do mnie nie przyszedł,
to ja bym nie przyszła pewnie na tą spowiedź generalną. I ja tak stoję i gadam i słucham, jakie ja rzeczy opowiadam. Także co ja mówię tak, ale potem zaczęłam się zastanawiać i chyba rzeczywiście tak jest, że Jezus, Pan Bóg zna nas. No zna nas. My, nie, że tak powiem, nie wiemy, jakie nasze będą drogi, a On już wie. Tak, że jak On by nie zainterweniował, no to całe oczyszczenie, to wszystko no pójdzie na marne, krótko mówiąc, tak, że to nic z tego nie będzie. Więc ku mojemu zaskoczeniu, że no tak. I tak wiele miałam sytuacji takich, gdzie no tak, żeby tam wszystkiego nie opowiadać. Ktoś do mnie przyszedł i zaczyna tam mówić o jakiejś tam znajomej. Kiedyś ta rozmowa to pewnie by przebiegała zupełnie inaczej, a moje uczucia do tej osoby pewnie byłyby negatywne. A tutaj ku mojemu zdziwieniu ja mam taką litość dla tej osoby. Współczucie raczej, może nie litość, tylko takie współczucie, bo od razu myśl poszła, no tak, ale co my wiemy, co komu w duszy gra, co myśli, jakie sytuacje, jak ktoś był wychowany, co tam było w domu i tak dalej. Nic przecież tak nie wiemy. No ja trochę tam wiedziałam, no tyle, co na zewnątrz, bo z tą osobą kontaktów zupełnie nie utrzymywałam. Ale no zaskoczyła mnie te moje uczucia do tej osoby. Ta osoba, nie wiem, czy żyje, bo nie mam kontaktu, ale na ten moment, co ta rozmowa była prowadzona, to żyła w grzechu, ciężkim grzechu. Tak, to po prostu no, płacz w rodzinie, nie tej osoby oczywiście, tylko w innej. I ta rozmowa, no niby żal był, ale ta rozmowa, nie, ta informacja nie dawała mi spokoju. Ja cały czas o tym myślałam. Nawet po jakimś, nie wiem, tygodniu, dwóch, ja tej osoby się tam zapytałam, właśnie odnośnie tej osoby, no to się jeszcze więcej rzeczy dowiedziałam i tak no, trochę mi te ręce opadły, ale miałam jakąś taką, to nie ode mnie wyszło, tak? Jakąś taką przymuszona byłam, ja tu używam takiego sformułowania, ale to pewnie Duch Święty działał, żeby się za tą osobę modlić. Ale zanim zaczęłam się modlić, bo zrobiłam nowennę, z gorąką do Bożego Miłosierdzia, to jakieś miałam taki niepokój w sercu, czy ja to, co ja myślę o tej osobie, co to dowiedziałam się, że sama nawet zadałam pytanie, czy to wszystko, czy ja dobrze robię idąc do komunii, czy ja powinnam iść do spowiedzi, tak? Miałam po prostu takie no czarne jakieś myśli do tego. I wyobraź sobie, że poszłam do tej komunii, ale przyszłam, usiadłam w ławce i znowu te pierwsze myśli to czy ja dobrze robię, czy ja z jednego na drugi grzech, że tak powiem, nie wchodzę. I przed moimi oczami pojawiło się tak jakby jakiś druk, tak, na jakby gazeta, książka, coś takiego. I słowa, które się wytłuszczyły i tak jakby no, do góry podeszły. Za nich się nikt nie modlił. No to wtedy wiedziałam, że muszę jakąś modlitwę podjąć. No i podjęłam właśnie tą 9 dni tak, za tą osobę. No takich sytuacji było trochę. Także nie wiem, czy tak mną Duch kieruje, że właśnie mam się w różnych takich sytuacjach modlić, nie wiem, bo to ja 3 lata dopiero jestem od nawrócenia, więc myślę, że mi jedno jeszcze Duch Święty mi pokaże, tak jak to wszystko, no, że tak powiem, w moim życiu zadziałało. Jak tak patrzyłam na te swoje życie,
to ja stwierdziłam, że ja muszę mieć chyba w niebie bardzo mocnego orędownika, albo nie jednego, bo generalnie ja już kilka razy powinnam nie żyć. To były naprawdę sytuacje ekstremalne. Pierwsza taka, jak byłam dzieckiem, topiłam się. Nie wiem, jak ja z tego wylazłam, bo nikt mnie nie ratował. Po prostu bym poszła na dno i nikt by nawet uwagi nie zwrócił na to. Nie było to kąpielisko strzeżone. Z tego zdarzenia potem mi się przypomniało właśnie to. Ja czułam, że jakaś otchłań czarna. Wiesz, jak się człowiek topi, to raczej głowę do góry bierze i do przodu patrzy, tak? A ja oczami widziałam tą głębię tego jeziora, że chłód i wciąganie takie do czeluści, głównie czarne zwać, ale to ta masa taka wciągająca była. I przypomniało mi się to dlaczego, bo jeszcze przed tym rokiem 2019 moja sytuacja i materialna, i taka no, i psychiczna, tak, no, wszystko tak jakby ładnie się ułożyło. Wszystko cacy jest ładnie. Ja potem sobie tak, no, taka myśl mi przyszła, bo też gdzieś natknęłam się w Piśmie Świętym na coś takiego, że jak Bóg mówi do ciebie, a ty głuchy jesteś. No, tak, ja głucha jestem. No, w jakiś tam sposób puka do ciebie, tak? A ty głucha, ślepa, nic nie wiesz, no to za którymś tam razem, x, tak, razy, no, no dobra, rób sobie co chcesz. Tak, chcesz takie życie, proszę bardzo. Tak, skoro taka twoja wola, to, ale to tak nie jest do końca. To tak jak jest z tym synem marnotrawnym, tak? Że ten ojciec jednak no, nie widział gdzieś tam oczami duszy pewnie tego syna, widział, wiedział, co on tam zrobi z tą kasą, tak, i na czym to się skończy. No, ale ja cały czas czułam, że tak powiem, opiekę. Bo cokolwiek się ze mną działo, cokolwiek, jakie rzeczy trudne, czasem mega trudne przechodziłam, to ja potem gdzieś stawałam na czterech łapach. I to było aż na tyle widoczne, że nawet moje dzieci mówią, że to też to niemożliwe jest, tak? Najpierw jakieś doświadczenie, takie no mega rozpacz i w ogóle tak, że już no to koniec, tak, świat się tutaj dla mnie kończy. No ale to trzeba było przecierpieć, tak? A potem okazuje się, że to na dobre wyszło, nie wiem, jak. W każdym bądź razie, bo no, dzieciństwo miałam bardzo trudne. Życie nastolatki też, że tak powiem, nie było tam super i piękne, ale od bierzmowania zaczęło się to dziać. To jednak ten Duch Święty, że tak powiem, ja tam nie miałam zielonego pojęcia, że on tam jest. Owszem, no wiadomo było, że na czym to bierzmowanie polega, ale tak strony, nie wiem, technicznej, czy jak to tam nazwać, tak? To nie wiedziałam o tym. Także wiedziałam, że ta opieka jest. Nie wiem, czyja ta opieka jest. Mojej mamy, chociaż no, nie bardzo dobre kontakty miałyśmy ze sobą. Ostatnio natrafiłam na jakąś konferencję o Janie Pawle II. Też historia przedziwna. Znajomy zaprosił mnie, było w 83 roku chyba. Do Warszawy był papież w 83 roku, no ale na stadionie tym starym. Ja i moje dwie siostry pojechałyśmy tam. No i oczywiście biletów żadnych tam nie było, no to generalnie staliśmy przed bramą, tak, tą wjazdową do tego tam, nie, no pełno ludzi zresztą tam stało. Mogliśmy tylko słuchać. Zresztą chyba ja nawet jakieś takie potrzeby, no
wtedy też i Polska inaczej żyła, tak? No, ten papież to był ktoś, kogo warto zobaczyć, ale jakoś, żebym jak tam no, tak chciała usilnie, to raczej nie. No ale jak zaprosił, no okej, dobra, pojedziemy. No ale potem na miejscu się okazało, że żeby tego papieża i tak widzieć nie będziemy, tak? Bo no, gdzie przed bramą stoimy, a tam za tą bramą to jest dopiero taki, nie wiem, deptak, tak? Dopiero skarpa jest i dopiero przecież ten stadion jest, tak? Także aby, no, nawet go nie widzieliśmy, słuchaliśmy. Ale siostra zasłabła i rumor się zrobił wokół nas, bo po prostu napadła. Ci zaraz tam furtkę otworzyli, ci ratownicy, bo niedaleko karetka stała, właśnie na tym całym deptaku. Ratownicy, no i się zapytali, kto z nią, no to ja mówię ja. No i nas obie wciągnęli już na ten stadion, tak, to huraj, miejsce zmieniło. No, ale, no i zaczęli ją tam ratować i tak dalej, i ktoś tam mówi z tego, nie, żebym ja tutaj się nie pałętała, idź tam na tego. No i wskazał rękę na tą skarpę, tak, na ten trawnik. No ale już ja nie miałam śmiałości, że tak powiem, wyżej pójść, tak, żeby, bo tam zresztą też i ochrona była, tak, że tam mnie nie przepuszczali nawet, żeby ktoś tam się przesmyknął. No i ja na tej trawie, na tej skarpie stałam. No i w którymś momencie jakieś takie oklaski, rwetes się zrobił. No ja się odwracam, tak, czyli staję plecami do stadionu i stoję jak wryta. Bo kilka metrów przede mną jedzie papa mobile papież. Ja nawet nie wiedziałam, kiedy, bo on tam nie wiem, w którym momencie on, czy przed, czy po tych tak uroczystościach, on po prostu objechał cały stadion tym deptakiem. Ja nie wydusiłam z siebie żadnego słowa, ani ręki nie podniosłam, nic, po prostu stałam jak słup soli. I w tej konferencji ktoś tam właśnie opowiadał o życiu papieża, że papież miał taką, że on lubił, jak patrzy na człowieka, to popatrzeć w oczy. I ja ten moment taki zarejestrowałam, ale to, że on na mnie spojrzał, to mnie sparaliżowało dokładnie. Tak, że ja po prostu ani be, ani me, ani hurra, ani tam pomagać, nic kompletnie. I jak słuchałam tej konferencji, to... A, i że on w wywiadzie tak powiedział, że jak on tak patrzy na te osoby, to on tam się modli za nie, tak, że i mi się przypomniało to. To zdarzenie. Potem się pytam siostry, czy ona pamięta coś takiego. Ona mówi, że nic. Że co? No, patrzyła na mnie. Wydaje mi się, że chyba potem ja musiałam coś tam mówić, że ja widziałam papież, czy ja nie mam pojęcia. W każdym razie, no, takie niespodziewane sytuacje w życiu, które, no, ja sobie przypominam, tak, że coś takiego zaistniało. To potwierdza, no i co? Alinko, potwierdza, że Bóg nas kocha i kiedy jesteśmy w grzechu, kiedy jesteśmy w usprawiedliwieniu Jezusa, że to nie zależy naprawdę od tego, czy my, znaczy miłość Boża nie zależy od tego, czy my będziemy żyli w tym oczyszczeniu, w tym usprawiedliwieniu. Ona jest ciągle taka sama, pełna, doskonała, tylko że my jej nie możemy odbierać, jak jesteśmy poza Jego łaską, poza... To my stawiamy barierę, prawda, grzechu. To my się wstydzimy właśnie, jak powiedziałaś, podnieść głowę i popatrzeć się na Jezusa, czy tutaj popatrzeć się na papieża, który też przecież reprezentuje Jezusa i zobacz, że ciebie wmurowało. To jest taka, często słyszę osób, które właśnie gdzieś były niepojednane z Bogiem i gdzieś Go zobaczyły i taki właśnie opis. Mnie wmurowało, mnie zatrzymało, mnie sparaliżowało, nie potrafiłam, prawda, nie potrafiłem się nic odezwać, nie? Bo już nie, jak staniemy na sądzie Bożym, no już nic nie możemy dodać. Bóg nas doskonale zna, pokaże nam doskonale nasze życie, nasze wszystkie intencje, co było prawdą, co było nieprawdą i to już nie ma wytłumaczenia, nie? Tutaj czasami ja tak sobie sam wmawiałem parę razy, wiem, że
No dobra, jakoś się wytłumaczę z tego. No nie wytłumaczę się przecież, bo tu nie ma kwestia wytłumaczenia. Tu jest kwestia usprawiedliwienia Jego miłości darmowej, która jest pełna i doskonała i chce nas usprawiedliwiać. To jest najważniejsze, nie? To jest piękne. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać? Bo myślę, że byśmy przeszli już do modlitwy za naszych widzów. No, jeszcze mam różne, że tak powiem, rzeczy, bo mówiłam... No dobra, to jeszcze dodaj. Okay. Spowiedź generalna to nie jest to tak, że to sprawa załatwiona, już potem będzie tam ładnie, pięknie, tak, droga czyściutka, bez wybojów. To nie, to dopiero się zaczyna górska kolejka. Ja taki, że tak powiem, nie wiem, tych mocy ciemności, no, dwa razy to tak. Jak nie byłam, musiałam wyjechać i nie byłam na niedzielnej mszy świętej. To ja jak tylko przyjechałam, to dosłownie torbę tylko rzuciłam i patrzyłam na zegarek, kiedy będzie można pójść do kościoła tak i się wyspowiadać z tego. Ja po prostu leciałam, o co butnie pomówiłam. Nie mogłam, że tak powiem, też mi księży mówiło, że no ale to jest grzech lekki, to jest tego, tak, no i tak dalej, no ale jeżeli możesz już patrzeć w oczy Jezusa, to jakie to znaczenie jest dla Ciebie, czy to jest grzech lekki, czy to jest grzech ciężki? Tak, to też tutaj nasze sumienie pewnie działa. Myślę, że nie każdy ma te sumienie na takim samym poziomie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak? No, ja wiedziałam, że ja mam iść, tak się wyspowiadać. Raz miałam taką sytuację, że tam szczegółów nie będę mówić, że myślałam, że będąc u spowiedzi, jak mi kapłan zadał no, tą pokutę, ja byłam tak uradowana, że on mi zadał, że mam przez tydzień się modlić, krótko, tak, dziesiątkę różańca, że no, byłam gotowa, że miał go uściskać wręcz, tak, że on mi coś takiego zadał, że no, ja mówię, kurczę, nie, to tam z tego to ja cały różaniec będę mówić, tak, nie tylko dziesiątkę. Ale no po prostu taka no przemożna radość i lekkość. Naprawdę ja zauważyłam, że jak ja przekroczę na przykład dwa tygodnie bez spowiedzi, trzeci tydzień to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ja po prostu no muszę być. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale no ja staram się, ja jestem grzeszna, bo ja nie powiem, że ja tu zaraz tu święta jestem, absolutnie nie. Ale staram się, na ile mojej mocy jest, żeby Jezusa nie zasmucić. Matki Bożej nie zasmucić. Tak dla mnie no, odkryciem takim było to, co ona powiedziała w Fatimie. Pokuta. Pomogę, to pokutuję. Post. Dwa lata już jestem na poście o środzie i piątku. Jak zaczęłam pościć, i to też tak łubudu, nie jakoś tam stopniowo, tylko no dobra, no tak tego Matka Boża powiedziała, że trzeba pościć, dobra, no to dawaj środa, tak, środa i piątek, chlebie i wody. Miesiąc czasu to była, no, ciężko. Ciężko było, miesiąc czasu, ale po miesiącu czasu, że tak powiem, jest. Już jest lepiej. Oczywiście są sytuacje takie, że chcę złamać to, tak, że tego, a może to trochę, może tam, może kawusi jakieś tam, tak, czy tego. Chociaż to też bym postu nie tak, bo te posty przecież są różne. Ale no, staram się, no i po cóż ja mogę zrobić, tak? Ja mogę w jakiś sposób wynagradzać, tylko no, modlić się, tak, różaniec. Staram się co najmniej jeden różaniec dziennie. Co jeszcze? Nie wiem dlaczego, ale jakieś takie poruszenie w sercu u mnie mają dusze czyśćcowe. Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. No i modlę się za nim. I środa to jest ich. Tak? Msza, Eucharystia.
różaniec, czytanie Pisma Świętego i co z tego wynika, bo do końca to nie wiemy przecież, tak? Wiemy o odpuście, ale jaki ten odpust jest, no to już Pan Bóg o tym wie. To wszystko im oddaję. No bo też zaczęłam się zastanawiać, no kurczę, jak mnie już Pan powoła, to z radością bym to przyjęła, tak, bo chcę do nieba, to kto będzie się na ziemi za mnie modlił? No, rozejrzałam się, o kurczę, to pustki, pustynia tu jest. No więc, modlę się za dusze czyśćcowe, żeby one się za mnie modliły. Ja to teraz mówię w takim, że to ja coś, a tego, ale to tak nie było. Tak, to po prostu miałam poruszenie tego i za tym szłam. A potem oczywiście jak tam i Pismo Święte czytałam, tak, i różne konferencje i tak dalej, no to zobaczyłam, aha, to może być tak, że one też za mnie się będą modliły. Więc no... Czyli nie robiłaś tego dla handlu, że tak powiem, nie? Tylko nie, z dobrej intencji. Potem, bo też gdzieś tam na początku tego mojego nawracania natknęłam się na siedem Ojcze Nasz, siedem Zdrowaś Mario. I tak sobie pomyślałam, że ale nie wiedziałam, czym to jest obudowane. Tak, jakimi, co za tym się wiąże. Ale pomyślałam sobie w tym pierwszym momencie, że okej, to w sumie to może być to moją wieczorną modlitwą. I nie tam przez, ile tam, 12 lat chyba jest, nie? Przez 12 lat, no tylko do końca już, tak? Ile będę tam żyła, to niech to stanie się moją modlitwą. A tam jest modlenie się za wszystkich, dosłownie, tak? Tam jest w każdym z tych siedmiu jakaś tam grupa jest. No i jestem przy tym nadal. Czego no, jestem zadowolona. Jedyne, co mi, że tak powiem, tak może nie wyszło, to są te tak zwane pompejanki, gdzie no, jedną zrobiłam, drugą to przemęczyłam i tak po prostu stwierdziłam, że może to nie jest czas jeszcze, że tak powiem, dla mnie. Więc a jeszcze Matka Boża w Fatimie mówiła o pięć pierwszych sobót, tak, miesiąca, to w to też weszłam i staram się tutaj to, że tak powiem, dopełniać od A do Z. Ale zobacz Antonina, Kościół przez 2000 lat tyle ma nabudował różnych możliwości nabożeństw religijnych i każda z nich tak naprawdę ma być zachętą dla nas do powrotu do Boga, do pogłębienia z Nim relacji, ale żebyśmy też tak nie patrzyli, że musimy to wszystko właśnie wejść w to wszystko, bo no doby by nam zabrakło, jakbyśmy mieli to wszystko zrobić, we wszystkie religijne wejść przedsięwzięcia, no to już byś, wiesz, przedsięwzięciem naszym najważniejszym jest miłość, czyli okazać miłość najbliższym, okazać miłość we wspólnocie wiary, jeżeli masz, jeżeli nie, to wstąp, prawda? Żebyśmy dawali miłość i okazać miłość Bogu. Jak jesteś na Eucharystii, to jesteś na szczycie tej miłości. Te wszystkie dodatkowe religijne nabożeństwa są w zastępstwie, że jak nie możesz być na Eucharystii, to chociaż zmów taką modlitwę, zrób to. Zaangażuj się w Słowo Boże. Nie, my teraz promujemy Słowo Boże, bo no, kiedyś, spójrzmy prawdzie w oczy, no, ludzie nie czytali, nie pisali, większość ludzi była analfabetami, a jak już czytali i pisali, to byli biedni. Nie było ich stać na Słowo Boże. Słowo Boże miały tylko zakonnicy, klasztory, jakieś osoby zamożne, nie? W bogatych domach. Dopiero teraz, od 100 lat powiedzmy, upowszechniło się to, że każdy może mieć Słowo Boże w domu. I dlatego, jak ktoś mówi, no ale Maryja w objawieniach mówi, żebyśmy mówili różaniec. No tak, no bo czym jest różaniec? Wgłębianiem się w tajemnice zawarte w Ewangelii, w Słowie Bożym, prawda? Więc to o to chodzi, byśmy byli w tajemnicach Bożych, żebyśmy je rozważali, żebyśmy byli w Słowie Bożym. I do tego teraz zachęcam, nie? Kiedy mamy możliwość, to wracajmy do Słowa Bożego, bo one jest tym mieczem obosiecznym, one jest Słowem Chrystusa,
On jest tą pochodnią, on jest tym, co zwalcza przeciwnika wokół nas. To jest żywy Chrystus też, ten eucharystyczny, ten w Słowie Bożym, ten mieszkający w naszym sercu. To jest wiele przejawów Jego obecności, a Słowo Boże jest Jego centrum mądrości, miłości, dobroci. I chciałbym się podzielić też Słowem Bożym, ale wierzę, że jeszcze coś chcesz dodać, bo ja ci troszeczkę wciąłem się. Widzę, że masz jeszcze jakieś tu opowieści, to posłuchajmy cię jeszcze. Ja trochę już tego życia przeżyłam, więc... ale jeszcze chcę powiedzieć o szkaplerzu. Bo jako nastolatka nawet dwa szkaplerze nosiłam, dwa medaliki, ale nie wiedziałam, że to szkaplerz jest. I jestem przekonana, że, bo nie wiem, jak ja z tego wyszłam, po prostu, że żyję nadal. Jeździłam codziennie pociągiem do Olsztyna, do szkoły średniej. Po pół roku jeździłam tak. I w poniedziałki i nosiłam ten medalik, tak? Jeden szkaplerz to chyba był taty. A drugi nie wiem, czy ja sama kupiłam, czy tego, ale one były takie same, tak? No tam jeden nadszarpnięty trochę czasem. Nie mogłam się zdecydować, który, więc stwierdziłam, że będę dwa nosić. Ale nie wiedziałam, że to jest szkaplerz, tak? Po prostu to był medalik. Też jakąś taką miałam, no nie wiem, chęć, tak, że mam to po prostu nosić. No i w poniedziałki bardzo późno wracałam. To był ostatni pociąg, a że pociąg się daleko na stacji zatrzymywał, to wszyscy po prostu szli na ostatniego wagonu, tak, żeby skrócić sobie tą drogę. Ja sama wysiadałam. Więc zanim tam przed stacją, ja już szłam do ostatniego wagonu. Ostatni wagon, przedostatni wagon, widzę, że jeszcze jest jeden ostatni wagon, więc chcę tam przejść. Nie mogę coś drzwi otworzyć, no ale szarpnęłam, one się otworzyły. I teraz zadziałało się też tam kilka takich rzeczy. Ja nogę przekładam, a tam nie ma podłogi, nie ma przejścia. Widzę tory, huk olbrzymi. I nie umiem powiedzieć te następne sekundy, co się ze mną działo. Ja tylko pamiętam, że tak jakby każda komórka moja w ciele chciała uciekać. Ja dygotałam po prostu. Każdą komóreczkę czułam. Ja jak to czułam, to stałam z drugiej strony. Tak, czyli no na twardym tym. Zrobiłam parę kroków na tych chwiejnych nogach, wyjrzałam, czy ktoś jest, kto mnie wyciągnął, tak, stamtąd, a ja nikogo nie widziałam. Ja po prostu byłam tak rozdygotana, ja nie mogłam dojść do siebie, bo jakbym tam wleciała, to nad ranem pewnie by mnie tam znaleźli, tak? No to ostatnia godzina, nie wiem, która tam była, 22 pewnie, to już było ciemno. Ja miałam wrażenie, że ktoś mnie pociągnął. Dlatego poszłam zobaczyć, bo rozejrzałam się, nikogo nie ma, no to zrobiłam te dwa kroki, wyjrzałam, kto tam jest, tak? Nikogo tam nie było. I jestem, no, po latach, że tak powiem, święcie przekonana, bo już teraz wiem, co to jest ten szkaplerz, że ja tak go miałam. Jestem święcie przekonana, że Matka Boża mnie uratowała. Bo, no, nie ma, że tak powiem, innego wytłumaczenia. Ja miałam tą nogę już tam, ona leciała, ta noga, tak, do tego. I no jak się nawróciłam, ten łańcuszek mi się rozerwał i przestałam nosić ten szkaplerz. Ale tutaj jak już, że tak powiem, się nawróciłam, też w którychś tam konferencjach była mowa o szkaplerzu, no i słucham, co to jest, no zaczęłam dociekać. Tak, no i teraz to już, że tak powiem, noszę szkaplerz już zgodnie, że tak powiem, z tymi wszystkimi. Wybrana modlitwa jest, tak, jest nałożony przez kapłana. No, także no, takich
Ja tutaj jeszcze, jakby to powiedzieć, jeszcze chciałabym powiedzieć coś takiego, że ta walka duchowa, którą ja przeszłam, ja potem dopiero czytając dzienniczek Faustyny, ona to idealnie opisuje, co tam, że tak powiem, się dzieje w tym i tego. I ja no, się zorientowałam, że jak ja mam właśnie taki moment, że tak powiem, napastowania tych sił ciemności, to słucham konferencji takich no, zakonników, tak, księży, teologów, że tak powiem, no, sprawdzonych, bo nie wszystkich tam otwieram. I sobie zapisałam, że tak powiem. I jak mam coś takiego, to biorę tą kartkę i to, ją czytam. Czytam, żeby, że tak powiem, się podnieść duchowo. Niebo jest moim kierunkiem. Poddanie się rozpaczy. To nie jest wola Boża. Nie szukajcie udręk, czyli ja, nie szukaj udręk, tak, żeby nie rozmyślać ciągle nad tym. Dusza potrzebuje cierpień, czyli muszę nieść swój krzyż. Tak, więc jest to wpisane, że tak powiem, w to, więc nie oczekuj, że tu będzie już tam różowo, pięknie, ładnie, tylko oczekuj czegoś takiego, tak, że to będzie. Masz wstać i iść dalej. Jezu, ufam Tobie. Naśladuj Jezusa na drodze krzyżowej. I też tego nie umiem wytłumaczyć, ale taka tęsknota za Bogiem. Po prostu jak ja nie pójdę 2-3 dni do kościoła, no to też no nie jestem święta, tak, ale po prostu ja tęsknię za Jezusem. Zwyczajnie tęsknię. No. No, może ktoś to posłucha, to będzie no, jakaś durna czy coś, ale no ja tak to odczuwam. Także nie chcę go zawieść, chociaż wiem, że na pewno go zawiedę. Że jakiś tam grzech, nawet w sytuacji niespodziewanej, bo coś takiego też przeżyłam, tak, że dla mnie kompletnie coś było niespodziewanego, a się zdarzyło. Potem wow, no jak do tego doszło, tak, jak to się stało, no ale no, tak, tak to jest. Także no, są różne takie rzeczy, które właśnie moje serce poruszają. Nawet, że tak powiem, znaczy to piosenka, ale to właściwie nie jest piosenka. Odkrywam Pismo Święte na nowo. Tam są mądrości Syracha, no wiele takich tam jest, tego, że jak ja to zaczęłam czytać, sobie jejka, dlaczego rodzice tego nie czytają z dziećmi? Albo sami nie poczytają? Przecież tam są idealne wskazówki, jak te dzieci wychowywać. Jak samemu postępować, co i jak, normalne wskazówki, tak? Oczka w toczkę tylko wziąć i zastosować w praktyce. No ale jak my tam nie czytamy, to, no, to też odkrywam psalmy, które, że tak powiem, do mnie no, przemawiają na całego. Ostatnio to jest piosenka, Pastwisko, to jest psalm, który 23. No i to, co tam jest napisane, to jest do mnie. A to tam ja też nie wiem dlaczego, bo też usłyszałam, że ten psalm, ta piosenka, że ją się śpiewa jak no, przy zmarłym. Ale ja zupełnie inne odczucia mam. Ja mam taką radość, takiego powera, że ja bym tutaj, no słoń mi tam na ucho nadepnął, tak? Bo już głos dawno tam, że człowiek nie śpiewał. Ale śpiewam, ile sił wlezie i po prostu no, taką mam radość, taki power w sercu, że tylko góry przenosić, tak? Że Jezus mnie odnalazł, że był przy mnie cały czas. A jeszcze tam zaczęłam mówić, opuściłam to, że to moje życie już tak się tam ładnie, pięknie ustatkowało, tak i tak dalej, wszystko pięknie jest. Ale dostawałam prezenty od moich dzieci i to takie, że w głowie by mi się tam nie pomyślało, że takie drogie tak dostanę. Owszem, radość jest, ale po krótkim czasie
ta radość zmieniała się w zupełnie coś innego, w taki, nie wiem, smutek duszy. Ja to odczuwałam wtedy, że tak jakby mnie coś czarnego wciągało. Jakby jakaś gdzieś tam u moich stop czaiła się otchłań. I ona mnie wciągała. Nie to, że ona mnie zaraz tam wciągnie, tylko ona mnie wciągała. Ja po prostu to czułam. Czyli zero radości. Na zewnątrz wyglądałam jako osoba, no fajna, tak, wszystko szczęście, wszystko się układa pięknie, ale w środku była czarna dziura. No smutek tak nieograniczony, że no, ja czasem nie mogłam sobie z tym poradzić, tak? No, jak tam się mówi, że tam komuś ząb boli, to po ścianach chodzi, tak? No to mniej więcej coś takiego było, tak? Skąd to, dlaczego tak? A ja po prostu tego nie mogłam opanować. Ale też pamiętam... Czyli takie objawy depresyjne, nie? Ale to są też objawy nękania złego ducha, można tak powiedzieć, w przestrzeni duchowej. No, depresja właśnie. Jest zawsze i jest za nią przeciwnik, no bo to on właśnie jest tą czarną studnią. On chce, żebyśmy byli tam, gdzie on jest, w tej rozpaczy. No i jesteśmy na tych falach. Z jednej strony Pan jest pasterzem moim, tak jak powiedziałaś, Psalm 23, ale właśnie przeprowadza mnie przez tą czarną dolinę, nie? Że my te doliny czarne mamy i on nas przeprowadza. No, opowiadaj. Chcę powiedzieć, że ale miałam w życiu dwa zdarzenia, takie, nie wiem, nadprzyrodzone, czy jak to tam nazwać. Pierwsze to było, no, tragedia taka, że tak powiem, bo położyłam się spać, już zasypiam, spałam na wznak i czuję, że dłonie, czuję na moich kostkach, że ktoś mnie złapał za kostki. No ktoś, no, dłonie czułam, tak? Palce. Taki strach mnie sparaliżował, że ja nie wiem, czy ja zaczęłam coś, najprawdopodobniej z Ojcze Nasz i tak dalej, to co ja na ten moment umiałam, to w kółko tam mówiłam, bo ja nie mogłam ani się ruszyć, ani cokolwiek powiedzieć, ani no oczami nic, po prostu, no, to bardzo ciężkie chwile były. I potem odeszło. Ale to było przed tym nawróceniem, tak? Czy po nawróceniu? Tak, grubo, tak, to powiem, to tak, daleko byłam wtedy od kościoła. I też zauważyłam, że przed tym moim nawróceniem właśnie, przed 20 rokiem, to zauważyłam, że pewne grzechy ode mnie odeszły ciężkie. Że ja nie mam chęci do nich. I to takie dziwne. W którymś momencie takie zaskoczyło mnie to. Kurczę, to tutaj nie mam takiej woli, chęci. Nie chce mi się. Coś dziwnego takiego się dzieje. A myślałam, że to są rzeczy nie do przejścia. Tak? Nie do przejścia. A to jest właśnie dar Ducha Świętego, że to On w nas powoduje, że przestaje nas pociągać grzech. I drugie zdarzenie to było, że też spałam i poczułam na policzku, i to na tej stronie, co spałam, czyjąś dłoń, która po prostu no, raz mnie tak głasnęła. Najpierw wystraszyłam się, ale ten strach no, nie był taki jak wcześniej, tak? Bo tam to po prostu no, otchłań, tak? To coś strasznego, te uczucia takie, tak? Straszne. A tutaj, owszem, wystraszyłam się, no bo tam się nie spodziewałam, że ktoś mnie tutaj tak po policzku będzie głaskać. No i potem taka, no nie powiem, że tam ulga, tak? Ale raczej pozytywne takie uczucia były. Więc... No takie mniej więcej te. No jeszcze tam wiele rzeczy bym mogła powiedzieć, ale to już chyba. No jest... wiadomo, każdego życie jest tak złożone, tyle sytuacji, że moglibyśmy godzinami rozmawiać. Antonino, ja Ci dziękuję za to, że się podzieliłaś odważnie, bo nawet tuż przed nagraniem jeszcze się zastanawiałaś tutaj na głos do mnie, czy
to niezbyt intymne rzeczy, że to pokażesz ludziom, ale cię zachęciłem, bo właśnie przez to, że ty te intymne rzeczy odsłoniłaś, to też wierzę, że Duch Święty będzie dotykał naszych widzów, będzie ich przekonywał do miłości Chrystusa. I ja na koniec, wiesz, Duch Święty, pytam się Boga, co chcę, żeby powiedzieć przez Jego słowo dzisiaj. I przyszła mi na myśl 5 rozdział listu do Rzymian. Ja go tutaj pokażę, ty go nie będziesz widzieć, ale na nagraniu go zobaczysz, ale przeczytam go też nam, żebyś i ty słyszała, i nasi widzowie. I zobaczcie, co tutaj Święty Paweł nam mówi. Mówi o skutkach usprawiedliwienia. Taki jest tytuł rozdziału. Czyli ty właśnie jesteś w tych skutkach usprawiedliwienia. To my jesteśmy w skutkach usprawiedliwienia, jak idziemy właśnie do tej spowiedzi. Jeszcze jedną rzecz bym dodał w ogóle do tej spowiedzi, bo ty długo zwlekałaś to, bo ja rozumiem, że ta spowiedź generalnie była twoja pierwsza spowiedź, tak? No, Nie. po 40 latach. No. A ja zachęcam zawsze, bo czasami do mnie dzwonią, piszą ludzie, czy rozmawiają ze mną, to zawsze zachęcam, pójdź do spowiedzi dzisiaj, tak jak jesteś. Bóg ci pokaże dzisiaj tyle, ile trzeba, tyle powiedz, a potem będzie ci przypominał kolejne rzeczy, to idź przy kolejnej spowiedzi, powiedz. Ale bądź już, że tak powiem, na tej fali Ducha Świętego. Bądź już pojednany, bo na spowiedzi mówi, więcej nie pamiętam. Tak? I na dziś dostaję rozgrzeszenie z tego, co pamiętałem, co wyznałem szczerze. I my jesteśmy jak te warstwy cebuli, potem odsłaniani przez Ducha Świętego, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. I warto też taką spowiedź generalną, ale ona jest właśnie po to generalna, że spowiadamy się na bieżąco, ale sobie robimy właśnie analizę z życia, taką szczegółową i tak jakby chcemy kompleksowo to wszystko oddać, już nie wiedząc, czy to powiedziałem, czy nie powiedziałam, czy to kiedyś, a w ogóle kiedyś tego nie dostrzegałem jako grzech, nie? A teraz już się nauczyłem, że jednak jest to grzech. Nie, więc to jakby kontekst spowiedzi generalnej jest taki troszeczkę inny niż tej spowiedzi No, bieżącej. ale tutaj chcę Nie, powiedzieć ale okej, różnie, okay, tak? no. Dla niektórego właśnie ta droga, o której ty mówisz, to jest Okej, realna. okay, nie. Dla niektórych to, co ja przeżyłam. To Ale żeby była ktoś twoja. No. pomyślał, że jak ja poszłam do spowiedzi generalnej, zobaczcie, ja się przygotowywałam kilka miesięcy. No właśnie, a I ja to oznacza, mówię, a że ja mu. w tym czasie ja wszystkie grzechy, że tak powiem, pamiętałam. Przecież to jest niemożliwe. To wiadomo, że potem mi się różne rzeczy z tego, nawet chyba się wyspowiadałam dwa razy z tego samego grzechu, tak? Bo To nie nic. pamiętałam Mi tych. chodzi tylko o to, że wejdźmy w ten strumień usprawiedliwienia. Że Tak. wejdźmy go jak najszybciej, naprawdę. Nie musimy tutaj mieć tysiące godzin analiz nad to, bo Bóg, przecież to jest Jego łaska nasza usprawiedliwia. Nie to, co my wyznamy, nie to, co my zrobimy, tylko Jego łaska nas usprawiedliwia, Jego miłość. A my mamy wyznać te grzechy, rozumiejąc, że źle robiliśmy, po prostu. I tyle, i odwracając się od zła. Dobra, wracamy do Słowa Bożego. I zobaczmy dalej, czyli jakie są skutki tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Jako usprawiedliwieni dzięki wierze zachowujemy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli właśnie, ty powiedziałeś, że możesz się patrzeć już teraz na Boga, nie? To jest ten pokój, że możesz się na Niego patrzeć, na ten obraz, na ten wizerunek, ale widząc Go też w swoim duchu do Chrystusa. Przez Niego dostąpiliśmy łaski, w której trwamy, chlubiąc się nadzieją chwały Bożej. I nie tylko nią. Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk prowadzi do cierpliwości, cierpliwość do wytrwałości, wytrwałość zaś do nadziei. A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełnia nasze serca. W tysiąclatce jest rozlana w naszych sercach. I ten fragment mi właśnie Duch Święty najpierw pokazał, a teraz czytam w całym tutaj kontekście świętego Pawła. Miłość jest rozlana w naszych sercach. I ty tego doświadczyłaś, miłości Bożej, doświadczyłaś, kiedy się zwróciłaś do Boga i zastanawiałaś się, to On przyszedł i pokazał ci, masz miłość w sobie. I proszę cię, Duchu Święty, żeby każdy z nas, to ogląda, też doświadczył tej miłości, tak jak Antonina. Przyjdź, Duchu Święty, rozgrzej nas do tej wiary, do tej miłości, do tego, żebyśmy doświadczali Ciebie, bo przez Ducha Świętego wiemy, że jesteśmy ukochani, który jest nam dany. Słuchaj, Jezus Chrystus dał nam Ducha Świętego, On nas ochrzcił. Właśnie bierzmowanie to jest chrzest w Duchu Świętym, to jest zanurzenie się w mocy Chrystusa,
w mocy Jego potęgi, w Jego ogniu. Jest nam dane, to jest ta pewność, że jest z nami Chrystus i możemy iść teraz przez to życie. Chrystus bowiem umarł we właściwym czasie za nas bezbożnych, kiedy jeszcze byliśmy słabi. Prawda? No to prawda. Nas jeszcze nie było na świecie, a Chrystus już umarł, prawda? Ale w tym sensie, że przyjęliśmy to, kiedy byliśmy słabi, kiedy byliśmy grzeszni, ty i ja, i wielu chyba naszych widzów też. A ci, którzy wierzą, że dopiero się dzisiaj przekonują, to zapraszam was, nie bójcie się Chrystusa. On jest naprawdę miłością. On was nie chce oskarżyć, nie chce osądzić, nie chce wtrącić do żadnego piekła. On chce was usprawiedliwić, bo on za to właśnie umarł. Że każdy grzech, prawda, chce wziąć na siebie. Rzadko umiera ktoś za człowieka sprawiedliwego. No, prawda, ty to może byś jeszcze oddała swoje życie za swoją córkę. No, ale czy za swojego tam kogoś obcego albo kogoś z rodziny, kogo się nie lubi, już nie za bardzo byśmy oddali te życie, nie? Może, a Paweł mówi, może jeszcze odważyłby się ktoś umrzeć za człowieka szlachetnego. Tymczasem Bóg okazuje miłość swoją do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli za nas złych, niegodnych, umarł Chrystus. I to jest Jego miłość. O ileż bardziej teraz, jako usprawiedliwienie przez Jego krew, dzięki Niemu, zostajemy wybawieni od gniewu. Tutaj Paweł mówi o tym gniewie Bożym, że gniew Boży spoczywa na każdym, kto nie przyjmie tej, ale to no, wypływa z tego grzechu pierworodnego, że jesteśmy pod przekleństwem, bo ludzkość wybrała, nasi rodzice wybrali zło i Bóg znalazł sposób na ten gniew. Właśnie wylał się na Chrystusa na krzyżu i już nie musimy my podlegać pod gniew Boży. Tu mi się ciągle coś otwiera. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ileż bardziej, jako już pojednani, zostaniemy ocaleni przez Jego życie. I nie tylko to, ale chlubimy się w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu dostąpiliśmy pojednania. I zobacz, co tutaj Paweł mówi, że możemy się chlubić w Bogu. I ty się chlub w Bogu, że jesteś usprawiedliwiona, że jesteś pojednana, że Jego miłość jest rozlana w twoim sercu. I proszę Cię, Ojcze, żeby każdy z nas doświadczył tej miłości, taką jak doświadczyła Antonina. Proszę Cię, żebyś zachęcił Duchu Święty każdego z nas do tej spowiedzi, do Eucharystii, tak jak Antonina teraz codziennie stara się Ciebie przyjmować w Najświętszym Sakramencie, Twojej ofierze krwi, Twojej ofierze samego siebie, ze swojego ciała, która jest ukryta w tym chlebie. Proszę Cię, przyjdź Duchu Święty do nas, wypełnij nas miłością, wypełnij nas Twoją dobrocią. Bądź uwielbiony, Panie, w każdym, kto oglądał ten materiał i dziękuję Ci za każdego z naszych widzów. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Czy chciałabyś jeszcze się coś pomodlić za naszych widzów? Zapraszam. To znaczy się nie przygotowałam żadnego, ale kiedyś zapisałam sobie i tutaj przy laptopie cały czas to jest. To jest też fragment Księga Liczb. 6:24 do 26. Niech Pan was błogosławi i strzeże, pokaże wam swoje oblicze, i będzie dla was łaskawy, zwracając się ku wam, aby dać wam pokój. Niech cię Pan błogosławi. Amen. To jest błogosławieństwo, tak? Jabesa, tak? Tak. Dobrze mówię? Tak. Dobrze, słuchajcie, niech nas Pan błogosławi, a ja dziękuję, że byliście z nami. Dajcie znak w komentarzach, że dotrwaliście, bo już długie to nagranie jest. Chyba prawie już 2 godziny, chociaż jeszcze chyba niepełne, no ale już długo, długo. Ale wierzę, że ci, którzy chcieli, to wysłuchali Twojego świadectwa, Twoich słów i też Bóg ich dotykał. I co? Bądźcie. Mam nadzieję, jak się choć jedna osoba nawróci, to będzie sukces. Daj Panie Boże. Dzisiaj właśnie jednej osobie podesłałem świadectwo właśnie, że jedna osoba podjęła decyzję spowiedzi po właśnie jednym ze świadectw. Także jeśli ktoś podpisze tutaj w komentarzu, że też podejmie taką decyzję, to podeślę Ci wiadomości. Wierzę, że tak będzie, że Duch Święty
umocni Działa. nas i będzie działał. I to niech On działa, niech On odbierze chwałę i uwielbienie, bo On jest godny. No właśnie, ja tu jeszcze chcę dodać, że czasem natrafiamy na taki mur u kogoś, tak, że nasze słowa nie dochodzą. Ale to nie lękajmy się, nie martwmy się. Słowa zastąpmy modlitwą za tą osobę. I naprawdę rzeczy się dzieją. A często też pomódlmy się bezpośrednio, nakładając ręce, czy proponując modlitwę, bo ludzie wtedy też doświadczają Boga, kiedy się po prostu z nimi pomodlimy o ich problemy, o ich troski, o ich potrzeby. Dobra, czyli co, ja Was też zapraszam i Ciebie, Antonino, na kurs Fundament, link pod spodem też jest. Nie wiem, czy uczestniczyłaś, chyba jeszcze nie, bo nic nie mówiłaś. To Ciebie też zapraszam. Nie, ja miałam ten, który był w marcu, to już się rozpoczął? To już się rozpoczął, ale ja mówię, ale on co kwartał mniej więcej jest, także 4 razy w roku jest, także słuchajcie, zapiszcie się, kurs Fundament online prowadzi mój brat Jacek Piotrowicz. Przedstawia właśnie tą relację z Bogiem w Słowie Bożym, porządkuje wiele treści, odnawia wiarę i na koniec jest modlitwa o wylanie Ducha Świętego, o odnowienie. I Bóg tam czyni niesamowite rzeczy. Są setki już chyba świadectw i uzdrowień fizycznych, i uzdrowień relacji, uzdrowień różnych sytuacji. Także zapraszam Was do wejścia w ten kurs. Za darmo online. Co łaska, że ktoś coś będzie chciał wesprzeć, ale to nie robione jest dla żadnych dochodów. Także jest dzielenie się Słowem Bożym darmo, dostaliśmy darmo, dajemy. I co, zapraszam też na wieczory chwały, ostatnia niedziela miesiąca. I z takich ogłoszeń co jeszcze? No dziękuję za wsparcie, za modlitwę, za to, co robicie dla mnie, bo zawsze mnie zaskakuje każdy Was wyraz dobroci i miłości, pamiętania o mnie. Także dziękuję serdecznie i niech się roznosi dobra nowina. Zapraszam też inne osoby, które chciałyby świadectwo złożyć, jak one poznały Chrystusa i co zrobił w ich życiu. Niekoniecznie może było tak jak u Antoniny, że 40 lat byłaś poza kościołem. Może właśnie byłaś 40 lat w kościele i systematycznie Bóg był z tobą i cię pocieszał, cię podnosił i przeszedłeś przez różne trudy razem z nim. Podziel się, bo każde świadectwo ma wartość. Ja wierzę, że każde świadectwo to jest przyznanie się do Chrystusa i to jest chwała dla Ojca, naszego Stworzyciela i ostateczny cel naszego życia. Żeby wszyscy Go poznali. Po to mówi, przyszedł Chrystus, żeby Ciebie poznali, Ojcze. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 3 werset. To jest właśnie to. To jest sedno, żeby wszyscy poznali Ojca przez Chrystusa, przez Jego miłość. Że taki jest Ojciec jak Chrystus, że tak właśnie oddał siebie do końca. I tak jak w tych świętach, które teraz przeżywamy, zmartwychwstania Pana Jezusa, możemy się cieszyć tą Bożą mocą. Dziękuję serdecznie i niech Cię Bóg błogosławi, niech Ci da siłę, moc i jak ta modlitwa miała trwać 12 lat, to życzę Ci 24 lat. Do końca. Tyle, ile tam będzie Duch Święty chciał, żebyś żyła i modliła się tą modlitwą. I super, i chwała Panu za to. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. No i tutaj, jak ktoś nie subskrybuje, to tutaj kółeczko. Subskrybujcie, zostawcie lajki, komentarze. Oglądajcie reklamy do końca, to mi też pomaga, bo zawsze tam te parę groszy YouTube mi wrzuci. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.